Barwny korowód, który przeszedł dziś ulicami Żywca, to symboliczna podróż, jaką odbyli trzej królowie, by pokłonić się Bożej Dziecinie i złożyć dary wstające. Trzaskaniem z batów jukace oznajmili nam nadejście Trzech Króli. Skąd inicjatywa zorganizowania tej imprezy? Orszaki Trzech Króli od kilku lat organizowane są w kilkuset miastach całej Polski i co roku tych miast, w których ten korowód Trzech Króli się odbywa, przybywa. W Żywcu jest organizowany po raz pierwszy. W tym roku wśród organizatorów pojawili się jukace, Zespół Pieśni i Tańca Pilsko, Ziemia Żywiecka, Żywczanie, Asysta Żywiecka, Bractwa Rycerskie, wspólnoty parafialne działające przy pięciu żywieckich parafiach, czyli mamy tutaj przedstawicieli wszystkich parafii oraz mieszkańcy naszego miasta i odwiedzający nasze miasto turyści. Jaki jest program dzisiejszej imprezy? Będziemy wspólnie holendować, znaczy za nami już korowód, bo rozpoczęliśmy mszą świętą o godzinie 12 w kościele świętego Floriana w Zabłociu i głównymi ulicami miasta korowód przeszedł na żywiecki rynek i tutaj właśnie rozpoczyna się wspólne holendowanie. Jako pierwszy zagra zespół Pilsko, ale nie chodzi o to, żeby to był koncert kolęd, tylko właśnie o to, żebyśmy wszyscy wspólnie śpiewali kolędy i dla tych osób, które na przykład nie pamiętają tekstów, to zaraz obok sceny jest telebim z tekstem, także zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania. Po zespole Pilsko zagra zespół Żywczanie, a następnie Ziemia Żywiecka. Czy możemy liczyć na to, że ta impreza wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń imprez żywieckich? Jestem tego pewien. Na żywiecki rynek przybyli dziś Trzej Królowie. Jakie jest znaczenie i sens kultywowania tej tradycji? Wspaniale świętujemy. Wszyscy cieszymy się z narodzenia Pana. Składamy Mu dary. Cieszymy się ze swoimi rodzinami, ze swoimi przyjaciółmi. Chwalimy Pana. Możemy przeżywać ten wielki dzień. No i jest nam cieplej. Jakie postacie towarzyszą jeszcze Orszakowi Króli? No jest bardzo dużo tutaj z Żywiecczyzny. Są zespoły muzyczne, jukace, Trzech Króli. Każdy król ma swoją świtę. Także jest bardzo dużo różnych grup żywieckich. Dla WG Media Ewa Jeremicz.